Gwałtowny przyrost zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach spowodował, że uczniowie szkół średnich i wyższych, którzy chodzą do placówek w strefach czerwonych, od dzisiaj rozpoczęli nauczanie zdalne. Uczniowie stref żółtych uczą się za to w systemie mieszanym. Polega to na tym, że mniej więcej połowa uczniów uczy się w trybie stacjonarnym w szkole, natomiast druga połowa bierze udział w zajęciach online. Staram się aktywizować zarówno uczniów, którzy siedzą stacjonarnie ze mną w klasie, jak i tych, którzy łączą się za pomocą platformy Microsoft Teams. Nie jest to proste, bo często mają pewne problemy techniczne uczniowie, ale radzimy sobie i póki co wygląda to nieźle. Zespół szkół ogólnokształcących w Pawłowicach przyjął model synchroniczny, który polega na tym, że nauczyciel prowadzi w tym samym czasie lekcje dla uczniów obecnych w klasie, jak i tych połączonych przez internet. Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy takie założenie, że klasy maturalne i klasy pierwsze liceum uczą się w trybie stacjonarnym, natomiast pozostałe klasy zostały podzielone na pół. Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie są w stanie uczyć się zdalnie w domu, dyrektor został zobowiązany do zorganizowania im nauczania. Zrobiliśmy we wrześniu diagnozę taką pogłębioną wśród naszych uczniów. Sprawdziliśmy, ilu uczniów ma dostęp do komputera, tableta czy smartfona z dostępem do internetu. I na prawie 600 uczniów tylko kilku nie ma w domu komputera, więc też tym uczniom pomożemy, ponieważ otrzymaliśmy z gminy komputery w ramach programu Zdalna Szkoła. Zmian nie wprowadzono w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Nieoficjalnie mówi się, że byłoby to zbyt kosztowne ze względu na wypłacanie rodzicom dodatkowych świadczeń opiekuńczych na czas zamknięcia placówek.